Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Marcelina i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o rzeczach, których już nie kupuję albo kupuję dużo, dużo mniej niż kupowałam kiedyś. Zapraszam Was do oglądania. Kiedy odkryłam minimalizm i zaczęłam porządkować swoje otoczenie, okazało się, że wiele rzeczy, które do pewnego momentu wydawało mi się niezbędne, nagle stały się wcale niepotrzebne. I tak stopniowo zaczęłam rezygnować z ich zakupu, aż w końcu przestałam kupować je wcale. I dzisiaj nie odczuwam jakiegoś dużego ich braku. Kiedy coś potrzebuję, to faktycznie po prostu to kupuję, ale na pewno nie w takich ilościach i z taką częstotliwością, jak robiłam to kiedyś. I oczywiście miłym efektem ubocznym jest oszczędność pieniędzy, ale to nie jest tak naprawdę aż tak bardzo ważne. Najważniejsze jest to, że nauczyłam się odróżniać potrzebę od chęci posiadania. No i to automatycznie zmieniło moje nastawienie do zakupów, które dzisiaj już nie dają mi takiej złudnej radości, jak to było kiedyś, a raczej powiedziałabym, że jest to taki przykry obowiązek, na który od czasu do czasu muszę poświęcić swój czas. Ze wstępu to by było na tyle, a teraz rzeczy, których już nie kupuję. Biżuteria. Ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką biżuterii, ale od czasu do czasu zdarzało mi się kupić coś na jakąś specjalną okazję i zazwyczaj kończyło się to tak samo, czyli ubrałam to raz i potem leżało gdzieś w pudełku z innymi rzeczami. No i w tym momencie moja kolekcja biżuterii jest bardzo minimalistyczna. Mam jeden zegarek, dwa łańcuszki, te, które mam zawsze na sobie, i trzy pierścionki, i to jest moja obrączka, pierścionek zaręczynowy i pierścionek, który dostałam już lata temu od mojej mamy w prezencie. Oprócz tego mam jeszcze jakiś komplet ślubny i jedne kolczyki, które dostałam parę lat temu od mojego męża. I to by było na tyle, w zupełności mi to wystarcza. Ubrania na specjalną okazję. I powiem Wam, że to był naprawdę mój problem. Ja przed każdym większym wyjściem, czy to były jakieś święta, czy jakaś impreza typu ślub, sylwester, czy jakakolwiek inna, kupowałam zawsze coś nowego. Kierowałam się do galerii handlowej i zawsze wracałam z jakimś łupem. I najczęściej były to sukienki. W pewnym momencie naprawdę miałam ich masę. Nie pamiętam już dokładnie ile, nawet nie chcę o tym myśleć, ale kiedy zaczęłam właśnie porządki w swojej szafie, to pierwsze co zrobiłam, to większość tych sukienek wystawiłam w internecie na sprzedaż. I na szczęście udało się, większość sprzedałam, ale nawet wolę nie myśleć, ile pieniędzy zmarnowałam. Ja też powiem, że nie jestem jakimś wzorem do naśladowania w kwestii ubrań, nie jestem pod tym względem aż taką minimalistką, ale na pewno mam ich już dużo, dużo mniej niż miałam kiedyś. I konsekwentnie nie kupuję nic nowego, dlatego że to, co mam akurat w tym momencie, mi w zupełności wystarcza. Torebki. Ja kiedyś lubiłam od czasu do czasu kupić sobie jakąś nową torebkę, po prostu tak dla urozmaicenia. No ale kończyło się to podobnie, zawsze wracałam do tych swoich ulubionych, więc stwierdziłam, że jest to trochę bez sensu i zostawiłam tylko te, które faktycznie mi służą. Pod tym względem co prawda też nie jestem minimalistką, bo mam ich kilka, ale na swoją obronę mam to, że faktycznie regularnie do nich wracam i nie widzę potrzeby, żeby pozbywać się czegoś, czego brak z czasem bym pewnie odczuła. Ja kiedy zmieniłam swój sposób odżywiania, zainteresowałam się też naturalną pielęgnacją ciała i zaczęłam czytać, oglądać, dowiadywać się na temat składów różnych kosmetyków. No i doszłam do wniosku, że skoro nie chcę truć się jedzeniem, to nie powinnam też tego robić tą chemią, która jest w kosmetykach. Więc pozbyłam się wszystkich kremów, balsamów, innych tego typu kosmetyków i przerzuciłam się na naturalne olejki, aloes czy też masło shea. I powiem Wam, że moja skóra jeszcze chyba nigdy nie była w tak dobrej kondycji, jak jest teraz. Kosmetyki do makijażu. Ja co prawda nigdy nie miałam jakiegoś dużego problemu akurat z tym, bo nigdy nie byłam taką kosmetyczną dziewczyną, ale moją zgubą były kanały beauty. Kiedy zaczęłam oglądać, kiedy był taki wielki boom na te wszystkie kanały, no to i ja oglądałam. I kiedy widziałam jakąś nowość, zainteresowała mnie, no to oczywiście pierwsze co to biegłam do galerii i kupowałam, testowałam. No i potem miałam tego naprawdę mnóstwo niewykorzystanych rzeczy, które walały się po mojej toaletce i w pewnym momencie ona była już tak zagracona, że naprawdę nie było na niej totalnie miejsca na nic. I wtedy powiedziałam sobie stop, koniec z takimi kompulsywnymi zakupami i od tamtego momentu nie testuję już żadnych nowości, trzymam się swoich sprawdzonych i ulubionych kosmetyków i dopiero wtedy, kiedy widzę, że się kończą, to idę do sklepu i kupuję coś nowego. A jeszcze a propos tych właśnie kompulsywnych zakupów, to powiem Wam, że kiedy wzięłam się za moją toaletkę i zaczęłam wszystko segregować, co zostaje, co wypada,
no to znalazłam chyba 4 albo 5 prawie pełnych butelek podkładu, podczas gdy ja podkładu nie używam już od około 2 lat. Więc tak, zostawmy to bez komentarza. Produkty do włosów. W tym względzie również eksperymentuję od dobrych kilku miesięcy, nie kupuję już drogeryjnych szamponów ani odżywek. Przerzuciłam się na nieco naturalniejsze produkty. Przez jakiś czas używałam szamponu w kostce o bardzo fajnym składzie, takim dosyć naturalnym, ale dziewczyna, która go sprzedaje, w tym momencie powiększa swój zakład i nie będzie przez jakiś czas prowadzić sprzedaży, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment na to, żeby wykorzystać, żeby wypróbować jakieś inne metody, więc testuję w tym momencie metodę No Poo, możecie o niej przeczytać w internecie. To jest metoda po prostu, w której używa się naturalne składniki do mycia włosów i ja w tym momencie testuję metodę mycia włosów sodą oczyszczoną, zmieszaną z wodą, a jako odżywkę używam octu jabłkowego, też zmieszanego z wodą, z kilkoma kroplami olejku eterycznego dla lepszego zapachu i naprawdę moje włosy są w świetnej kondycji. Ja co prawda nigdy nie narzekałam na słabe włosy, ale w tym momencie one są naprawdę dużo żywsze niż były kiedyś. Dobra, jedziemy dalej z kosmetykami. Kolejne to produkty do paznokci. I powiem Wam, że ja przez okres, kiedy chodziłam do szkoły, potem na studia, kiedy pracowałam, jeszcze byłam w Polsce, to praktycznie paznokcie miałam pomalowane non-stop. Każde wyjście do drogerii kończyło się nowym lakierem, bo to małe, bo tanie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę miałam taką pokaźną kolekcję. Potem przerzuciłam się na hybrydy, ale kiedy wjechaliśmy do Niemiec i zaczęłam pracować tam, gdzie pracuję aktualnie, no to musiałam zrezygnować, dlatego że tam mam styczność z produktami medycznymi i paznokci pomalowanych mieć nie mogę, a jeśli mam, no to muszę nosić wtedy rękawiczki, a to nie jest nic przyjemnego przez kilka godzin nosić takie lateksowe rękawiczki, dlatego postanowiłam zupełnie zrezygnować z malowania paznokci na co dzień i teraz robię to tylko od czasu do czasu na jakąś tam większą okazję. Gadżety kuchenne i przyznaję się bez bicia, kuchnia to nie jest moje królestwo, ja nie przypadam za gotowaniem, więc też mam w niej tylko to, co naprawdę jest mi potrzebne do takiego codziennego gotowania. Nie kupuję żadnych drogich, ani żadnych innych gadżetów kuchennych, które ładnie wyglądają, a które gdzieś tam potem leżałyby mi po szufladach, których bym w ogóle nie używała. Dekoracje. Ja dekoracji nie kupuję już od dłuższego czasu. Moim zdaniem im więcej takich różnych bibelotów pierdół na szafkach, tym więcej kurzu, tym więcej sprzątania, przestawiania z miejsca na miejsce, a to nie dla mnie, ja wolę ten czas wykorzystać na coś innego, dlatego doszłam do wniosku, że w ogóle tego nie potrzebuję. Tak samo podchodzę do takich sezonowych dekoracji. Na Boże Narodzenie mam chyba tylko jedne światełka i taką małą plastikową choinkę, a na inne okazje nie potrzebuję żadnych dekoracji. Pamiątki. Ja kiedyś faktycznie wracałam z wyjazdów z różnymi pamiątkami, ale z czasem doszłam do wniosku, że najlepszą pamiątką są zdjęcia, bo one właśnie pokazują nam dane momenty, które chcieliśmy uwiecznić, a nie taka pamiątka, która zazwyczaj trafia gdzieś do szuflady i o niej zapominamy. Czasopisma, gazety. Przestałam je kupować wtedy, kiedy uświadomiłam sobie, że po prostu ich nie czytam. Zazwyczaj wyglądało to tak, że przeczytałam kilka artykułów na początku, a potem reszta, czyli jakieś kilkadziesiąt, już została przeze mnie pomijana i te gazety oczywiście zawsze leżały, bo w końcu je przeczytam. No ale kończyło się tak, że po prostu je wyrzucałam, dlatego jest to w moim przypadku marnotrawstwo pieniędzy, no i oczywiście też papieru. Oczywiście znalazłoby się tych rzeczy pewnie jeszcze trochę więcej, ale wybrałam te chyba takie najbardziej charakterystyczne. Być może zainspiruje Was to i też skłoni do refleksji. Ja też kiedyś nie wyobrażałam sobie życia bez tych rzeczy, a dzisiaj tak naprawdę nie odczuwam potrzeby ich kupowania i przede wszystkim uwolniłam się od myśli, że czegoś potrzebuję tylko dlatego, że ktoś tak mówi, społeczeństwo, media, reklamy. I powiem Wam, że to jest naprawdę świetne uczucie i dzisiaj decyduję sama, co jest mi potrzebne, a co nie. Być może dla niektórych będzie to wydawało się dziwne, że nie kupuję tych rzeczy, a dla mnie jest to coś zupełnie normalnego.
Dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach i być może Wy też macie jakieś produkty, których już nie kupujecie. Napiszcie w komentarzach, może i ja się zainspiruję. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, to zachęcam Was do subskrypcji i do lajkowania, jak również na mojego bloga, link w opisie. Trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie.